Zawiniła susza. Poziom jeziora Biskupińskiego obniżył się prawie tak jak w 2021 roku, gdy realizowałem te zdjęcia. Spod wody wyłoniły się drewniane konstrukcje i to był początek najbardziej widowiskowego odkrycia archeologicznego w Polsce. Historia rezerwatu archeologicznego w Biskupinie sięga 1933 roku, gdy odkryto tutaj pozostałości osady łużyckiej. Część oryginalnych pali możemy zobaczyć tutaj. One są zaznaczone w bagnie, natomiast to, co resztę Państwo widzą, jest to rekonstrukcja, najnowsza rekonstrukcja tejże osady z przełomu epoki brązu i epoki żelaza. Już kilka lat po odkryciu pierwszych pozostałości, po pierwszych badaniach wykopaliskowych zaczął kształtować się nasz rezerwat czy nasze muzeum. Obecnie mamy aż trzy duże rekonstrukcje. Jest to oczywiście ta nasza sztandarowa, którą Państwo widzicie za mną, ale również rekonstrukcja z epoki kamienia, długie domy neolityczne oraz rekonstrukcja wioski piastowskiej z X wieku. Zrekonstruowane chaty, sławne umocnienia i liczne zabytki znane z podręczników historii. Ciekawizja zaprasza na drugą wycieczkę śladem pra-pra-przodków. Znajdujemy się przed jedynym wejściem do osady, przed bramą. Ja stoję w tej chwili na fragmencie mostu, który wiódł do bramy. Natomiast przy samej bramie widać ilość zabiegów, które były zrobione, aby utrudnić życie tak najeźdźcom, jak i ułatwić życie mieszkańców osady. Widzimy rzędy falochronów. Te zaostrzone pale miały za zadanie rozbijać zarówno wodę, jak i krę lodową w trakcie zimy, chroniąc tym samym konstrukcję wału przed stopniowym naturalnym niszczeniem. Droga do osady była stopniowo coraz bardziej chroniona. Most kończył się tak zwaną szyją bramną. Te dwa rzędy palisad miały za zadanie utrzymać potok najeźdźców w ryzach i uniemożliwić się rozlanie ich po falochronach. Czy brama była chroniona wieżą, jest rzeczą dyskusyjną cały czas. Natomiast z pewnością do wnętrza osady drogę zagradzały potężne dwuskrzydłowe wrota. Wrota te zostały odkryte tuż przed wojną w lipcu 1939 roku przez ekspedycję polską. Natomiast resztę konstrukcji wejścia do osady odkryto przez ekspedycję niemiecką kilka lat później. Największe wrażenie robią umocnienia osady, a zwłaszcza wał drewnianoziemny wykonany w konstrukcji skrzyniowej. Są to belki ułożone na tzw. zrąb. Powstałe skrzynie wypełnione są żwirem, ziemią i kamieniami. Taka konstrukcja miała wiele zalet. Przede wszystkim była nieprzebytą przeszkodą dla najeźdźców, jako że bardzo trudno było ją podpalić, a jeszcze trudniej siłą się przez nią przebić. Dla obrońców, zaś dla mieszkańców grodu, była również pomocą przy obronie przed napierającymi wodami jeziora Biskupińskiego. Domy na osadzie zbudowane były w tzw. technice sumikowo-łądkowej. Polega ona na łączeniu elementów poziomych oraz pionowych. Te pionowe są łądkami, natomiast poziome są sumikami. W pionowych elementach, czyli w łądkach, drążony jest kanał, w który następnie wprowadzane są elementy poziome, dzięki czemu konstrukcja nie wymaga zastosowania żadnego rodzaju gwoździ, kołków i w całości jest elastyczna, dzięki czemu nawet na dużym wietrze jest w stanie przetrwać, opierając się podmuchom wiatru, a właściwie dostosowując do ich siły. Znajdujemy się na terenie osady obronnej na Półwyspie Jeziora Biskupińskiego. Jest to rekonstrukcja osady, która istniała w tym miejscu około 2700 lat temu. Jest to przełom epoki brązu i epoki żelaza. I o ile osad takich na terenach ziem polskich istniało dosyć sporo w tamtym czasie, o tyle ta jest swoistym ewenementem ze względu na sposób zabudowy jej wnętrza. Otóż we wnętrzu tej osady mieliśmy 13 rzędów chat, więc cały teren wewnątrz wyspy był ściśle wypełniony budynkami i mieszkańcy, co za tym idzie, nie dysponowali właściwie żadną wolną przestrzenią. Na pewno powodowało to kilka problemów.
Natomiast było zdecydowanie wyznacznikiem tego, w jaki sposób my dziś widzimy osadę odkrytą na Półwyspie Jeziora Biskupińskiego jako miejsce z pewnością ważne i jedno z najbardziej zaludnionych w tamtym świecie. Dlaczego tak było, dokładnie nie wiemy. W tym momencie znajdujemy się na jednej z ulic poprzecznych, które łączyły ulicę Okrężną, która biegła dookoła osady. Do wnętrza osady prowadziła oczywiście brama z mostem, tak więc wejście było tylko jedno i było dosyć silnie bronione. Domów łącznie było prawdopodobnie około 130, co daje nam prawdopodobną liczbę mieszkańców oscylującą wokół 1000 osób. Archeolodzy na podstawie przedmiotów znalezionych podczas wykopalisk odtworzyli wnętrze i wyposażenie jednej z chat. Od żaren, garnków i sieci po narzędzia wykonane z metalu. Wśród wielu dziedzin wytwórczości, które zostały poświadczone w trakcie badań wykopaliskowych w Biskupinie, warto zwrócić uwagę na metalurgię brązu. Cała epoka brązu wzięła swą nazwę właśnie od tego specyficznego surowca, który jest stopem miedzi i cyny. I dla osiedla obronnego w Biskupinie mamy dowody na produkcję miejscową rozmaitych przedmiotów wykonanych z brązu. Charakterystycznym elementem stroju w tamtych czasach były szpile. Służyły one do spinania ze sobą dwóch lub więcej części szat. Przedmioty brązowe tworzone ze stopu miedzi i cyny były odlewane w formach kamiennych oraz glinianych. Z brązu tworzono zarówno przedmioty codziennego użytku, a także ozdoby, części strojów, a także broń. Jako przykłady można podać chociażby takie typowe dla końca epoki brązu siekiery z tuleją, które mogły służyć zarówno do pracy, jak i do walki. W celu wykonania takiej oto siekiery należało najpierw przygotować kamienną, dwuczęściową formę. Nazywamy je formami muszlowymi, bo składa się je do siebie. Wewnątrz takiej formy znajduje się negatyw przedmiotu, który chcemy uzyskać. W tym wypadku byłaby to właśnie siekiera. Następnie należało w specjalnym palenisku i w specjalnym tyglu glinianym stopić metal i w momencie, kiedy on uzyskiwał ciekłą formę, co wymagało podgrzania go do przeszło 1150 stopni, zalewano podgrzaną wcześniej formę. Po ostygnięciu mieliśmy prawie gotowy przedmiot, bo należało go wykończyć, usunąć szwy odlewnicze, kanały odlewnicze, przygotować krawędź pracującą poprzez kucie na zimno oraz, jeśli była taka wola wytwórcy, wygładzić i wypolerować powierzchnię. Największym skarbem tego stanowiska są konstrukcje drewniane, które doskonale zachowały się do naszych czasów. I oczywiście, żeby wykonać te wszystkie elementy architektoniczne w drewnie, należało użyć odpowiednich narzędzi. Większość z nich była oczywiście wykonana z brązu. Rekonstruktorzy z ogromnym pietyzmem odtworzyli działania odlewników sprzed 2,5 tysiąca lat. W pracy wykorzystali tylko takie materiały i rozwiązania, z jakich mogli korzystać dawni mieszkańcy Biskupina. Dziś możemy zobaczyć, jak wiele umiejętności musieli opanować dawni metalurcy. Byli elitą, która dostarczała cennych narzędzi do pracy. Czy byli wynagradzeni lepiej niż inni? No, tego prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy. Życie w kurnej chacie nie należało do przyjemnych. Chłodno, wilgotno, zimno i dym gryzący w oczy. W tych warunkach ważną i niełatwą umiejętnością było tkanie. W czasie wykopalisk na terenie osady znalezione zostały elementy pionowego krosna. Takie urządzenie odtworzyli archeolodzy z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Wiemy już, że opanowanie wytwarzania tkanin nie było proste. Tu warto zwrócić uwagę na to, że dawniej tkaniem zajmowali się wyłącznie panowie. Czyżby dlatego, że była to praca lepiej opłacana? Kobiety przędły wełnę lub len, a mężczyźni obsługiwali krosna. Jedną z podstawowych czynności, jakie wykonywano na grodzie obronnym w Biskupinie, było m.in. wytwarzanie tkanin. No, urządzeniu, którym się nazywa pionowy warsztat tkacki. Oczywiście same tkaniny nam się nie zachowały. Zachowały nam się jedynie gliniane ciężarki tkackie, takie jak te, na podstawie których możemy stwierdzić właśnie, że pionowy warsztat tkacki obciążany był u dołu ciężarkami tkackimi. Z surowców, jakie wykorzystywano podczas tkania,
to były przede wszystkim wełna i len. Ale możliwe również było wykorzystywanie pokrzywy, gdyż albowiem pokrzywa również jest surowcem przędnym. Zasada działania krosna pionowego ciężarkowego jest w zasadzie banalnie prosta. Co druga nić przywiązana jest do tak zwanej półnicielnicy. Operując półnicielnicą, czyli przesuwając ją do przodu, nici, które znajdowały nam się z tyłu, są wyciągane w naszą stronę, dzięki czemu możemy przecisnąć pomiędzy nimi wątek tkacki, czyli tą nić poziomu. Oczywiście wykonanie takiej tkaniny to nie była prosta sprawa. Wszystko zależy oczywiście od gęstości i od grubości nici, ale kawałek, który wystarczyłby na wykonanie, powiedzmy, takiej podstawowej szaty, no, należało poświęcić przynajmniej około 40 godzin, czyli cały tydzień pracy na zrobienie kawałka tkaniny o wymiarach, powiedzmy, około metra na 2 metry. A do tego trzeba doliczyć jeszcze czas, jaki poświęcono na uprzędzenie nici. No to również zajmuje bardzo dużo godzin. Pracownicy Muzeum Archeologicznego w Biskupinie w czasie od wiosny do jesieni odtwarzają prace, jakie wykonywali mieszkańcy osady Łużyckiej sprzed 2,5 tysiąca lat. Możemy podziwiać ówczesnych rzemieślników, którzy w trudnych warunkach wytwarzali wyroby, jakie ułatwiały życie mieszkańcom. Produkty z Biskupina były także przedmiotem handlu. Trafiały zatem do innych osad i były wymieniane na cenne dobra. Biskupińska osada trwała przez setki lat. W końcu została opuszczona. Być może niebezpiecznie podniósł się poziom jeziora i trzeba było szukać innego miejsca do życia. A po kolejnych kilkuset latach tuż obok powstała kolejna osada. Zapraszam na trzeci odcinek opowieści pracowników Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Już wkrótce w Ciekawizji.